Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym i zarazem ostatnim odcinku z Minecrafta ze wspierającymi i rozpoczynamy sobie w miejscu, gdzie zakończyliśmy ostatnio. Jesteśmy przy portalu do Endu i ze mną oczywiście ekipa z nas poprzedniego odcinka i nie tylko. Tutaj mamy naszych wspierających, jest Max. Siema, siema. Byku. Siema, Skibili. Marcel. Siema. Jasiol. Siema. Strachy. Hejo. I Resen. Cześć. Moi drodzy państwo, to jest ten moment, w którym wchodzimy do Endu i stawiamy czoło smokowi, ale z tego co mówił Strachy przed tutaj nagrywkami, to on ma podobno coś dla mnie, więc zanim włożę tą ostatnią Ender Perłę, to Strachy, co masz dla mnie? Mam dla ciebie tak łuk, fotki, mieczyk. O kurczę, Strachy, no powiem ci, że jest tego całe mnóstwo. Co my tutaj mamy? Mamy 3 mikstury powolnego opadania, szklaną butelkę też mi dałeś przy okazji, nederytowy miecz, łuk, no i strzałkę. Mam nadzieję, że starczy mi to wszystko na potyczkę ze smokiem tutaj nederowym. Panowie, powiem wam na koniec, zanim tutaj wejdziemy, no oczywiście możecie tutaj już wejść, tak więc zapraszam. Jeżeli macie jakieś ostatnie takie tipy dla zielonki takie jak ja i nie tylko, też jakby dla całej reszty, co robimy, jak się zachowujemy i jak to wszystko będzie wyglądać? No co, jedni pewnie atakują z łuka, jedni będą stali powoli, kiedy będzie parczowa. Także panowie, ja mam tą perłę, ostatnią perłę, którą w tym momencie ładuję do środka. Ta muzyczka, a raczej ten dźwięk znaczy wiele. Ogólnie zapomniałem powiedzieć o blokach. Ja mam 2 stacki bloków XD. Widzę, że każdy wchodzi, to ja też wskakuję do środka. I jesteśmy. To już jest koniec. Wydaje mi się, że powoli, moi drodzy, tak. Jesteśmy w Endzie. Jeszcze idźcie pierwsi, nie ufam wam. Czy my mamy atakować tych Endermanów? Nie, chodź na smoka. Okej, no dobrze. Musisz rozbalać te na tych pilarach, Okej, dobrze. Jest i on, moi drodzy państwo, jest smok, więc panowie, wyróbcie swoje, a ja tutaj, hehe. Butelki z trakiem? Nie, nie wziąłem właśnie. Ja mam jedną pustą butelkę, mogę ci dać? Gdzie jesteś? Tutaj. Chodź, rzuć. Proszę bardzo. Tylko, żeby zdążyć, potrzebujemy. O, dobra, mamy to. Weź miętówkę. Co to jest za osiągnięcie? Jak podniesiesz oddech smoka, to co wywala te kuleczki w butelkę, to właśnie to dostajesz. Okej, dostajesz miętówkę, nice. Tak. Nie wiem, czy to coś... O kurde! Dostał ode mnie raz! No już się uleczył. Trzeba nawalać w te. Już kilka zniszczyłem. Poszło jedno. A jeszcze... Jeszcze jedno tam chyba. O, ale trafiłem pięknie. Kilka zostało. Gdyby tak mi trafiało w celcie. To też prawda. Zlatuję. Dostał też ode mnie. I po raz kolejny. Lecimy z nim, chłopaki. Dawajcie tego smoka. Oj, dobra, widzę, że już wzlatuje w powietrze. Zaraz zginie. To już jest ten moment, na który czekało całe mnóstwo wspieraczy, moi drodzy państwo. Pokonujemy smoka w Endzie. Na naszym serwerze minecraftowym dla wspierających oczywiście i tym samym pięknie zwieńczamy tą serię. Już końcówka chłopaki, dawajcie. Czy to jest ten moment uwolnić End? Byku dokonał postępu. Ale Essa, oczywiście Byku najlepszy jak zwykle. A jaki skromny. Co się dzieje z tym smokiem? Co to? Expik chyba. Trochę zebrałem cały i z 50 levela dostałem 70. Wywalaj strachy! On to jest! Kurde! Co się stało? Jajko, spoko. Ej, bijemy! Ej, czemu wy mnie bijecie, jak oni mają jajko, nie ja? Kto ma? Wypaj home'a! Reset! Ja nie mogę. Nie no, ale to jest nie fair, no chłopci tepną koma jak 3 osoby go biły. Co to w ogóle jest? No dobra chłopaki, skoro smok został pokonany, no to co teraz? Gdzie lecimy? Chodźcie do miasta Endu. Patrzcie to. Mamy perły w ogóle? Bo właśnie gdzieś jest. Nie! Home! Zrzucamy Maxa! Chodźcie tu, do miasta Endu idziemy. Do miasta Endu i nic więcej nie masz. Ucieczka z wyspy. W takim razie no my też uciekamy z wyspy. Gdzie tu jest wyjście stąd? Tam musisz rzucić perłę do tego gówna. Okej, dobra. O! W sumie bardzo dobra technika Maxa na zdobycie perły. Ostatnio wyrzuciłem ci perłę. O, dziękuję ci bardzo, Max, dziękuję serdecznie. Dobra, wrzucam perłę.
No i faktycznie, ucieczka z wyspy. I to jest to Ender City? Naprawdę nie, tak to wygląda? Nie. A, nie. Może. Już myślałem. Okej. Okay. Nie, chłopie. Ej, gdzie widzę łódź. No my biegniemy. Ej, faktycznie tam jest jakaś łódź. To właśnie tam no, mamy się kierować? Jest miasto tutaj. No jest. O, stronie. Faktycznie. Jest. I to o, jest to miasto Endu, tak? Tak. Mhm. Dobra, ładujemy się w takim razie tutaj. No i miasto na krańcu świata. Postęp dokonany. Hopsa hop, hopsa hop. Co to są za... O mój Boże, co tam się dzieje? Co to są za mobki? To wy panowie bijcie się z nimi w takim razie i jak już sytuacja będzie opanowana, to ja po prostu się do was tepnę, żeby zobaczyć, co jest wyżej. Okej. A ja sobie tutaj poczekam na was i poobserwuję, co robicie. Okej. I co my tu mamy? Mamy jakąś skrzyneczkę, nawet więcej skrzyneczek. Elytra. Co to jest? Asasyn, elytra. Że to, asasyn. Tak? To, no. Tak? Osiągnąłem cel rozwój skrzydła. Załóż to zamiast na pierśnika. I teraz pokażę, szybka szkoła latania, jak wita Sandra, chodź tu. Słuchaj, asasyn, teraz taka sztuczka, słuchaj. Jeżeli przeżyjesz, to będzie git. Słuchaj. Cześć, okay. Asasyn, trzymaj. Ej! Co? Łeb! Łeb smoka! Siema, pyku. Siema. Dobra, słuchajcie, totem nieśmiertelności w łapie i słucham cię, Marcel. Słuchaj, zrobimy tak. Wyobraź sobie, że tu przed tobą jest taki wielki basen wo... No tak. Nie dziwi mnie to, że był to skibidiwyku. Zrobimy tak. Wyobraź sobie, że tutaj przed tobą jest taki wielki basen. Aha. Nie? No. Jak będziesz wlatywał do wody, to naciśnij spację i wtedy będziesz zaczniesz szybować, jak samolot. Okej. Okay. I jak będziesz szybować w dół, to trochę kursor do góry musisz wziąć, żeby się spowolniło opadanie. Okej? Okay? Okej. Okay. Wyobraź sobie, że wskakujesz do wody i jak jesteś w powietrzu, to naciśnij spację. Dobrze, mogę lecieć? No, uwaga. 3, 2, 1, bungee. O, lecimy, proszę państwa! To na Assassin Hit. No dobrze, jesteśmy ponownie tutaj na górze i spróbujemy jeszcze raz. Tym razem już chyba wiem, o co chodzi. Więc lećmy tak jak tutaj, nie wiem kto poleciał, moi drodzy państwo. Let's go, robimy to. I teraz. No, okej, dobra, gdybym zrobił to troszeczkę wcześniej, to nawet by to siadło. Od razu. Do 3 razy sztuka, teraz 3, ostatni raz. Mam nadzieję, że teraz już to wyjdzie. W razie czego mam tutaj miksturę leczenia prosto od Maxa. Max, dziękuję ci bardzo serdecznie za potę. Spoko. W takim razie lećmy ten drugi raz i mam nadzieję, że teraz się uda. Także słuchajcie, lecimy i od razu szybujemy. No i teraz to siada, moi drodzy państwo. Elytra działa, jak widać. Lecę sobie między tym wszystkim, co się tutaj dzieje, do Wojda wleci. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale lecę sobie. No i panowie, no niestety nie dolecę do was, aczkolwiek lecę tutaj już do was na górę, oddaję wam elitrę, kto tam chce się nią bawić. Całkiem fajne przeżycie, to muszę przyznać. I tym samym tutaj zostawiam elitrę tam, gdzie ona była. Ja tutaj mój napierśnik wkładam, także proszę państwa. No, tutaj widzę, że każdy się czai. Uwaga, wrzucam. Gratulacje, byku. Ogólnie znalazłem kolejny statek, jeśli ktoś chce elitrę. No, czyli to jeszcze jest więcej tego wszystkiego. Proszę, mamy tutaj kolejny statek i kolejną całą tą wieżę, więc lecimy po kolejną elitrę tutaj dla chłopaków. Ma ktoś bloki? Ja mam dosłownie 4 takie i takie coś. A ja oglądam, jak takie 2 minionki tutaj na dole farmią sobie rzeczy. No dosłownie minionki. Ej, ale tu są 2 chyba, bo patrzcie, tutaj jest 1, a tam widzę kolejny. Ja tutaj widzę głowę smoka i przejmuje ją chyba Marcel z tego, co widzę. Więc zobaczmy. Tak jest, głowa smoka należy do Marcela. Więc i byku, i Marcel mają już głowę smoka, proszę państwa. My też mamy tak, więc. Czyli każdy praktycznie ma już głowę smoka. No to co? Weszliśmy sobie do Endu. Tak to wszystko wygląda. Mamy to całe End City. Niektórzy zdobyli głowy smoka, niektórzy nie. Ale w każdym razie, słuchajcie, zabawa była przednia. W końcu przeszedłem w cudzysłowie Minecrafta. I była to całkiem fajna zabawa, muszę przyznać. A teraz już wróćmy na naszą wyspę. No i podsumujmy sobie co nieco, ponieważ tak jak wspomniałem w pierwszym odcinku, na początku odcinka, jest to ostatni
odcinek z Minecrafta ze wspierającymi, a co dalej, tego dowiecie się za chwilę, tak więc przenosimy się na wyspę. No dobrze, jesteśmy już w tym legendarnym miejscu, pod domem ekipy, który pewnie kojarzycie z pierwszego odcinka. Jak widzicie, tutaj nic się nie zmieniło, nawet wam pokażę pewną rzecz, która była w pierwszym odcinku. Mieszkanie z KVD Sigmy Byka, pewnie pamiętacie ten moment, gdzie Byku po prostu sobie stąd wyszedł. I niestety muszę tutaj poskarżyć, ale nadal nie ma mojego mieszkania, które tutaj miało być, ale nieważne. Moi drodzy, w tym pięknym, legendarnym miejscu żegnamy się, jeżeli chodzi o Się nie żegnamy. Oho, jeszcze mamy coś. Chodźcie wszyscy do mnie, coś wam pokażę. O, dobra, moi drodzy, jest jeszcze niespodzianka na koniec tego odcinka. Także biegnijmy za Maxem i zobaczmy, co Max chce nam pokazać. O cholera! Ej, no to jest ta działeczka, którą Max z Marcelem wylicytowali w ramach jednego z odcinków. O kurcze! Mamy grilla. I to jest pewnie ten słynny grill, o którym mówił Max przy oprowadzaniu swojego domu. Powiedział, że nie może teraz go pokazać, więc pokazał nam go w tym momencie. O kurcze! A tu widzę ciacha dla nas wszystkich. Maja upiekła do ciasta. O, czekajcie, tutaj coś jest. Tutaj mamy, słuchajcie, pieczoną wołowinę, a także pieczone ziemniaki. Skąd to się wzięło? Halo? Jako właściciel restauracji właśnie tutaj przekazałem te mięso i ziemniaki. A, no tak, słuchajcie, no w jednym z odcinków Jasiol stał się posiadaczem restauracji, jak pewnie doskonale pamiętacie, jak nie to nadrabiajcie. I Jasiol oddał nam wołowinkę upieczoną na tym grillu, a tutaj Max mówił, że ciasta zrobiła Maja, tak więc... O, widzę, że już ciasto jest jedzone przez kogoś, chyba przez Resena, także smacznego. Każdy z nas ma kawał ciasta za tą świetną robotę, którą żeśmy zrobili. Także panowie, ustawcie się każdy przy swoim cieście, normalnie przy ciastach swoich, każdy tutaj ładnie. Panowie, przy tych tortach w tym momencie będziemy się żegnać w tym naszym ostatnim odcinku Minecrafta ze wspierającymi. Ja jestem strasznie zadowolony, że udało nam się stworzyć tak piękny serwer z tyloma budowlami, budynkami. Naprawdę jestem pełen podziwu. Dziękuję każdemu wspieraczowi, który przewinął się przez cały serwer, przez cały sezon. Muszę to już powiedzieć w tym momencie. Dlaczego sezon? To pewnie dowiecie się za sekundkę, za chwilę tego przejdziemy. Chłopaki, ja wam też dziękuję, że tutaj nagraliście ze mną ostatni odcinek. Marcel, Max, Jasiol, Strachy, Byku, Resen, dziękuję wam chłopaki bardzo serdecznie, że byliście na tym ostatnim odcinku Minecrafta ze wspierającymi w pierwszym sezonie. I teraz muszę to powiedzieć, moi drodzy państwo, widzimy się w kolejnym sezonie Minecrafta ze wspierającymi za kilka miesięcy. Uznaliśmy, że ten Minecraft ze wspierającymi będzie podzielony właśnie na takie sezony, żeby nie było za dużo tego samego, żeby po prostu była większa aktywność i tak dalej. Żebyśmy sobie trochę odpoczęli od tego Minecrafta, nabrali jeszcze więcej chęci na granie, ponieważ nie ukrywajmy, ale no troszeczkę nam się to już znudziło, więc żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby też większa była aktywność, żeby to zaangażowanie było też większe, no to postanowiliśmy zrobić właśnie tą sezonowość. No i ten pomysł, nie ukrywam, posunął Marcel, który tutaj jest koło mnie, także Marcel, bardzo serdecznie ci dziękuję za ten pomysł. Kiedy kolejny sezon? Myślę, że dowiecie się za jakiś czas. Na ten moment odpoczywamy kilka miesięcy od tego Minecrafta, ale jak już wrócimy, to na pewno z przytupem. Wy tutaj cały czas walczycie z fantomami, ale ostatnie słowa na ten odcinek od was. Tutaj może od każdego po kolei. Martel, akurat jesteś po mojej prawicy, więc słucham. Co chcesz powiedzieć na sam koniec? Jakoś podsumować to. Uważam, że jest na co czekać. Mam nadzieję, że każdemu się spodobał ten sezon i wyczeka kolejnego. I chciałbym pozdrowić dwie osoby. Patsona. Bez niego bym chyba nie dał rady, naprawdę. Myślę, że był najważniejszą osobą na tym całym serwerze. No i chciałbym pozdrowić Maję, której tutaj niestety nie ma. Ale przygotowała nam bardzo smaczne ciasta. Tak, przynajmniej ciasta. No i tyle. I pozdrawiam. To jeszcze mogę pozdrowić. Pozdrawiam Byka. To jest trzecia, najważniejsza osoba na serwerze. No i to tyle. Dziękujemy, Marcel, za wyczerpującą odpowiedź. Max, co ty chcesz powiedzieć? Ja chcę powiedzieć, że następny sezon będzie 5 razy lepszy. Będzie się więcej działo i będą ładniejsze budowle. I chcę pozdrowić Maję i mamę, i tatę, i rodziców. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Jasiol, a co chcesz dodać ty? Zróbmy może dzień. Może zanim Jasiol coś tutaj powie, to faktycznie zróbmy dzień, bo te fantomy nie dadzą nam się pożegnać odpowiednio w tak pięknym momencie. Więc widzowie, za chwilę wracamy. Wracamy. Wszystko już jest w porządku, nie ma żadnych fantomów, więc Jasiol, słucham ciebie teraz. Pierwszy sezon był dobry. To się zgadza jak najbardziej. Chcesz kogoś pozdrowić na koniec? Patsona. Pozdrawiam Patsona. No, od Patsona kupił restaurację. Dzięki restauracji
restauracji mieliśmy dużo mięska, także elegancko dziękuję ci, Jasiu, również za obecność. Przejdźmy teraz tutaj, strachy. Słucham w takim razie, co chcesz przekazać na koniec. Będę miał coraz pewien znają życie w drugim sezonie projektów, większych, lepszych. Obstawiam, że dużo fajnych nowości będzie w tym drugim sezonie, które urozmaicą grę dla osób, które nie są zainteresowane aż takim budowaniem i że będzie większa aktywność i będzie to dłużej przetrwa ten sezon i chciałbym pozdrowić w sumie Elkę, żeby wracał jak najpierw, bo tak, nowa gazeta. Elek, wracaj do nas oczywiście, ponieważ Elek jest również częścią tej całej wielkiej wyspy Strachego Resena i właśnie Elka, także dziękuję ci, Strachy, również za obecność. Byku, teraz twoja kolej, słucham ciebie. Ała, co to ma znaczyć? Halo? Takie kontrolne, tak na przywitanie. A, dobrze, to wybaczam w takim razie. Ogólnie to chciałem powiedzieć, że bawiłem się naprawdę bardzo dobrze. Nie żałuję ani godziny spędzonej tutaj, mimo tego, że zmarnowałem może z 1/4 wakacji na tym serwerze. A może inaczej to ujmę, nie zmarnowałem, tylko spędziłem. O właśnie, w miłym towarzystwie. Jest, dokładnie. No chyba, że mówimy o nieważne. Jestem pewien, że drugi sezon będzie jeszcze lepszy. A jestem pewien dlatego, że jestem wspierającym, także znam leaky co do sezonu drugiego. Jeśli chcecie znać leaky nie tylko na temat serwerów w Minecrafcie, również w przyszłości, również serii Mr. X'a, całego kanału oraz może jakichś nowych rzeczy, nic nie sugeruję. To zapraszam do dołączenia, do wspierania kanału. I w sumie chciałbym jeszcze tylko pozdrowić Marcela, Strachego, Meksa, Jasiola i ciebie, Assassin. A dziękuję ci bardzo serdecznie, czyli pozdrawiasz prawie wszystkich. Prawie wszystkich, z którymi tutaj nagrywaliśmy ostatni odcinek. Dziękuję ci, Byku, bardzo serdecznie w takim razie. Prawie kogo nie pozdrowiłem? Chyba jego. Resena nie pozdrowiłem, to wszyscy ten... To pozdrawiam. Dobra, jednak cię nie pozdrawiam, Resen. No... Resen, straciłem 79 poziom. No i został nam jeszcze Resen na koniec, także Resen, co chcesz ty powiedzieć na sam koniec? No cóż, jakbyś Strachy jeszcze tego nie do końca powiedział. My ze Strachem mamy o wiele jeszcze większe takie projekty, które tutaj, typowo na tym i na tej wersji jeszcze będziemy pielęgnować. No to są dosyć duże projekty. Myślę, że jak najbardziej widzowie zobaczą, co żeście takiego tam zrobili, chłopaki, więc pewnie się to nie zmarnuje. I jeszcze jedno, Byku, odbierz te płyty. Kończymy sezon, a Byku nadal nie odebrał płyt. Ale słuchajcie, chciałem tutaj nawiązać do tego, co powiedział Strachy przed chwilą, że nowy sezon będzie jeszcze lepszy. I tego chyba w sumie wcześniej nie powiedziałem, a to jest fakt. Moi drodzy, każdy sezon będzie zupełnie inny, będzie polegał na czymś innym, więc w przyszłym sezonie nie będzie znowu smoka, endu i tak dalej. Będą zupełnie nowe rzeczy, ale jakie to musicie śledzić wszystko na bieżąco. Tak jak też powiedział Byku, dołączacie do wspierania, żeby być na bieżąco, ponieważ cały ten serwer będzie dla wspierających. Także myślę, że chłopaki tutaj bawili się przez calusieńki pierwszy sezon najlepiej na świecie. No zresztą zobaczcie, no to wszystko wygląda naprawdę świetnie. No i chyba było warto, zdecydowanie. Ja jestem bardzo zadowolony. Dobra, szybko muszę skończyć swoje. No i moi drodzy państwo, tym optymistycznym akcentem ja już tutaj, chłopaki, z wami się żegnam. Także dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Lecę już pod swój domek i tam pożegnam się z wami, widzami. Moi drodzy państwo, dziękuję wam za pierwszy sezon Minecrafta ze wspierającymi. Mam nadzieję, że ten sezon wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajeczka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało, jak oceniacie, mam tylko dwa serduszka, a w sumie to nawet półtora, więc proszę, nie chcę zginąć. Tyle w sumie, zamykam się w moim domu, proszę mnie zostawić w spokoju. Byku, proszę, opuśćmy go, halo, dajcie mi tutaj mojej trochę przestrzeni. O nie, to widzicie, co tu się dzieje, nie mogę chwili pobyć sam, paparazzi, właśnie, wszędzie paparazzi. Widzowie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym sezonie, kiedy? Dajcie się w swoim czasie. Cześć. Możecie powiedzieć jeszcze cześć na koniec, chłopaki. Pa, pa. Pa, pa. Cześć, cześć.